Witam Was serdecznie. Dzisiaj lecimy sobie z ładunkiem, którym mamy dokładnie cukier 7 ton. Zaczynamy. Naszym Fordem, ponieważ pojedziesz, chłopie, czy nie pojedziesz? Ponieważ, jak to się mówi, no, ukradli nam w poprzednim odcinku ciężarówkę. No i szef powiedział, że jeżeli chcemy pracować, to musimy jeździć tym. Jest to, no, niby Ford Transit. Ale powiem Wam, że mega dużo paliwa pobiera w sumie. Jak to Ford, ale śmiano się zawsze z niego, że Ford gówno Ford, a Fiat jego brat, nie? No to będę musiał na stację jechać, tylko dotankować. Bo już się. A, miałem jeszcze do warsztatu jechać, no ale. Pominiemy warsztat. Póki co wszystko działa w nim. Jedziemy sobie. Miejmy nadzieję, że na jakąś stację będzie. Jakaś stacja po drodze. Potankujemy. Mamy tylko 150 km, a na tym zbiorniku to nie damy rady przejechać. Chyba. Zaraz zobaczymy, jak szybko będzie schodzić do stacji paliwo. Może się uda, albo i nie. Tak, bo my jeszcze mamy załadunek, to jeszcze nas to będzie obciążać. Miejmy nadzieję, że gdzieś stacja będzie jakaś, za jakieś 50 km. Myślę, że jakbyśmy mieli 1000 ileś kilometrów, to masakra by była. Kartnistry musiały być na kipie chyba dodatkowo. Bo po lawetę dzwonić to też tak. No i chyba trzeba będzie zadzwonić po nią, bo na razie stacji nie widzę, a paliwo się kończy. To w mega szybkim tempie. No właśnie. No nie mam paliwa. Jedziemy na tym, ile mamy. Trudno. Tu jest parking, pokazuje mi. Aha, coś obroty. Słabną. Coś obroty słabną. No chyba nie dojedziemy do parkingu nawet.
Okej, ja muszę zadzwonić po lawetę, niestety. Udało się. Potankowali nas, ale to... Powiem wam, że nie wiem na jak długo to nam wystarczy. Pierdziela to jak paliwo jak cholera. Masakra jakaś totalnie. To też się rozpędza. Jakby chciało, a nie mogło. 93 km mamy, ale... Nie no, trzeba będzie to... Będę musiał podjechać jakoś Janusza czy coś. Albo może żebym jakiś inny znalazł, tego sprzedał sobie, a innego jakiegoś... I znalazł taki, który będzie trochę szedł szybciej, bo przecież... Kurde no... Osobówki mnie wymijają. Akurat dojadę tam, to zadzwonię do ziomeczka. I będę poproszę go, żeby lawę tam przyjechał, to zabrał badziastwo. Nie będziemy takim jeździć. A to więcej na benzynę wydam i na lawetę niż zarobię. To 66 pod górkę i ni cholery więcej. Bobówki mnie wyprzedzają nawet. A. No. No tak nie może być, no. A nie, majster. Zaraz. No jadę to. Nawet redukcja biegu nie daje nic. Dobra, coś dała. No, ciągnę ją. Nie, to trzeba coś wykombinować, bo na paliwo nie zarobię. Auto ładne, ale tak paliwożerne, że dajcie spokój. Zobaczymy. 7,19, co prawda. 42 litry zalane. Mało. Muszę powiedzieć... No wystarczy akurat, chyba myślę, że... To już powinno wystarczyć. Jadę za nimi, to akurat jakoś daje radę. Ale nie, no przecież tak nie może być. Trzydzieści kilometrów i dzwonię do szwagra. Z górki jest. Teraz będzie pod górkę. Już słabo idzie czuć.
Trzeba redukować biegi, bo inaczej to... Zobaczcie, co się dzieje. 16 km. Masakra takiej drogi. Ale już nie mówię o, jakbyśmy mieli jechać gdzieś, wiecie, 1000, 1300. Raz, że paliwa pełna przyczepa, a dwa, że no, redukcja i redukcja. Dobra, tu skręcamy. Dojeżdżamy. Wjeżdżamy w miasto, jakim jest Katowice nocą, ze spiżową mocą. No. Tyle by było. Tutaj też w prawo. I w prawo od razu też. Dobrze. Dobrze. Dobra. Zadzwonię do szwagra. Poczekajcie chwilę. No, siema szwagier. Ty, słuchaj, jestem w Katowicach. Wiem, że budzę tak się wcześnie. No słuchaj, jest problem mały, bo zajebali mi tira w Łodzi. No wiem, nie śmiej się. Ale no taka jest była prawda, zajebali mi tira w Łodzi. Dostałem jakiegoś Forda, busiaka. Ale kurwa, powiem ci, że weź no przyjedź po to lawetą i nie wiem, zrób coś z tym, sprzedaj to w pizdu, a mi skołuj coś dobrego. Paliwo żerne to jest mało powiedziane, to pije szybciej niż jedzie, tak ci powiem. No, no. Dobra, dobra, to gdzie mam ci podstawić go? A, pod warsztat. No dobra, dobra, okej, spoko. No to podstawiam go i zostawiam. Kluczyki będziesz mieć schowane. Wyślę ci gdzieś zdjęcie. Dobra, jo. A więc tak, jedziemy go odstawić do warsztatu. Warsztat jest niedaleko akurat. On sobie podjedzie, zabierze go. I sprzeda go w pizdu. Ja się już nie będę z nim bawił. Skołuję i powiedział jakiegoś innego. Ustawił się tutaj za Mercedesem. To muszę to będzie git. Okej, okay, zamkniemy sobie go. Dobra, zamknięty. I co? O, ścisnąłem kluczyk niechcący. Zamknięty, dobra. No i co, my idziemy sobie. Zostawiamy naszego skdajni. No i co, no. Ja tu poczekam sobie na szwagra, a później zobaczymy, co będziemy kombinowali. Ja się z wami żegnam, zapraszam do następnego odcinka, hej!